6 listopad. Trzy razy Kraków. 6 listopada 1771 roku na Wawelu stracono 81 konfederatów barskich. Matka jednego z konfederatów, Sokołowska, na rezydencji w Ibramowicach ufundowała dla Krakowa figurę Matki Boskiej Łaskawej. Szóstego listopada 1923 powstanie krakowskie, przygotowanie do puczu monachijskiego przez ludzi Piłsudskiego. 6 listopada 1932 roku aresztowanie profesorów. Aresztował je Bruno Stettenbacher. Nigdy nie karany, szef policji w Hamburgu, urodzony 7 lutego w 1902 roku. Zmarł w Hamburgu za panowania kanclerza Helmuta Schmidta z Hamburga 28 października 1977 roku. 6 listopada 1703 roku siostra Maria Anna Lindmayer ukazała się dusza króla Jana III Sobieskiego. Modliła się za niego. Widząc duszę króla w niebie 11 listopada 1703 roku, król Jan III Sobieski był dziadkiem cesarza rzymskiego, króla Niemiec, Karola VII, koronowanego w tysiąclecie synodu we Frankfurcie nad Menem 12 lutego 1742 roku. Tu mamy wnuka króla, cesarza rzymskiego, 50. cesarza rzymskiego, króla Niemiec, Karola VII, urodzonego w Brukseli w przemienieniu pańskiego 6 sierpnia 1697 roku, z żoną, siostrą polskiej królowej, Amalią, i z córką, która zmarła w Brukseli. Hamburg. Kapłani, którzy zostali zamęczeni w Dachau. Tu mamy Andrzeja Dudę z dyrektorem Muzeum Jana III Sobieskiego. To jego przygotowanie do wyborów. Wybrany przez Kneset 27 stycznia 2014 roku na Wawelu. Zainstalowany 6 sierpnia w rocznicę urodzin cesarza Karola VII. Przemienia pańskiego. Teresa Kunegunda Sobieska, regenta Bawarii, urodzona i koronowana w łonie matki na Wawelu, właścicielka Dachau,
Tu mamy Andrzej Duda podczas bezprawnych obrad Knesetu w Krakowie. Styczeń, 27 styczeń 2014 roku. Maksymilian Kolbe, zlikwidowany planowo. W Oświęcimiu, w dniu podpisania Karty Atlantyckiej, nasza Edyta Stein, zlikwidowana planowo. Zostało zlikwidowanych 527 katolickich Żydów razem z Rut Kantorowicz, jej chrześniaczką z Hamburga. 6 listopada, aresztowanie profesorów. Zwolnił Hans Frank. Zwolnił Zola 6 sierpnia. 6 listopada 1939 roku. Kraków pod okupacją. Tu jest pani Duda w liceum Jana III Sobieskiego, gdzie nie chcą słyszeć o jego historii. 3 muszkieterów. Reklama w Nowym Jorku. 68 biskupów. Nowy biskup w 2009 roku w Hamburgu. Kraków. 16 grudnia 2017, Uniwersytet Jagielloński. Ibrahimowice, gdzie jako rezydentka była matka króla, matka konfederata Barskiego. To akcja była dobrze zaplanowana na 6 listopada 1939 roku. Profesor Stanisław Urbańczyk został aresztowany. Młody profesor Karola Wojtyły pisze w świadectwie Uniwersytet za kolczastym drutem. Pisze w świadectwie o tym, że 11 pisze: jesień przyniosła naszej grupie kilka zwolnień profesorów. Zwolnienie Bolesskiego, z którym żyłem w obozie dość blisko. Ulgę przyniosło wypuszczenie Milewskiego. Jednego jesiennego dnia więźniowie pracujący na plantacji usłyszeli z tamtej strony strzały. Usunięto więźniów. To właśnie ogłoszonych po wojnie dowiedziałem się, że rozstrzelano wtedy w Dachau 50 posłów i senatorów polskich. Było to 11 listopada 1940 roku. 11 listopada. 13 listopada 1940 roku do Dachau planowo przywieziono 527 polskich kapłanów. Wśród nich był biskup. Był biskup Edmund Nowicki, biskup Gdańska, który w Gdańsku ufundował pomnik
2779 kapłanów. Przy pomniku zmarł jeden z fundatorów. 26 listopada 1978 roku w dniu ślubu cywilnego Tuska zmarł ksiądz Zator Przytocki, kapelan AK. Kapelan AK. 7 lat i 7 miesięcy torturowany metodami Andrzeja Wyszyńskiego od 1948 roku. Przy tym pomniku 19 stycznia 2019 roku zrobiono cyrk z gwiazdką Owsiaka. Do nieba Owsiaka poszedł Adamowicz, Paweł Adamowicz, który był w Hamburgu 15 listopada 2004 roku, otwierał wystawę Solidarności, na której byłam świadkiem. Wystawę również otwierał Olefon Boys. Nie wiedziałam, że to jest Solidarność moskiewska, założona w 1913 roku przez Wyszyńskiego. Byłam świadkiem. Jak byłam świadkiem w Dachau, profanacji Eucharystii, rocznicy powstania Karmelu Krwi Chrystusa, założonej przez więźnia Dachau, biskupa Neuheuslera. Nie było wyzwolenia Dachau. Tego dnia Amerykanie zamordowali 560 Niemców. Potem w obozie Dachau, w dniu proklamacji państwa Izrael, 14 maja 1948 roku, umieszczono w Dachau 2500 kobiet i dzieci. Więzień Dachau, ojciec Leonard Roth, został 21 maja 1943 roku umieszczony w Dachau z krzyżem. 4 lipca 1950 roku wywalczył osiedle mieszkaniowe dla dzieci i kobiet umieszczonych na osiedlu w Dachau. Na budynkach pisało: jest tylko jedna droga do wolności. Milowe kamienie znaczą posłuszeństwo, porządek, uczciwość, czystość, trzeźwość i miłość do ojczyzny. To było umieszczone na wszystkich obozach. Można było to znaleźć w internecie. Do 2013 roku. Wszystko jest oszukane. Dachau zostało przyjęte. Przyjęte zostało przez Izrael 18 sierpnia 2020 roku. Militarnie zostało przyjęte. Minister obrony Annegret przemawiała z ambasadorem Izraela, a nad obozem latały samoloty Izraela. A w Hamburgu było zaostrzenie przepisów sanitarnych i kult Jana Pawła II jako jedynego świętego. 10 milionów marzeń, Solidarność na beatyfikacji księdza Popiełuszki w Warszawie, a wcześniej w Monachium w
promowano Adolfa Hitlera jako mesjasza narodu niemieckiego. To z wystawy jest. Zaczął swoją działalność przed kościołem Tatinów 25 maja 1913 roku. Malował wtedy piękne obrazy Matki Boskiej. W Hamburgu. Poprzednio. Władze okupacyjne miały własne plany dotyczące grona profesorskiego oraz 70. zajęć. 6 listopada 1900 zwolniono w tylko Fryderyka Zola. Był to Bruno Steckebacher. Okupanta na sprawę szkolnictwa i nauki zwołał zebranie akademików w Kolegium Nowym. W ówczesnej sali numer 66 zgromadziło się ponad 100, także emerytowanych, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierowani nie tylko poczuciem solidarności z rektorem, ale także ciekawością, sądząc, że okupant niemiecki zostali brutalnie aresztowani. Wśród zatrzymanych 183 osób znaleźli się także profesorowie innych uczelni wyższych. W Muzeum Historycznym Miasta Krakowa przechowywany jest obraz Mieczysława Wątorskiego, przedstawiający scenę aresztowania krakowskich profesorów, rozgrywającą się na schodach przed domami Kolegium Nowym. Popychani i bici wsiadają oni do ciężarowego samochodu policyjnego, który ma ich wywieźć do więzienia Moskwa. Rocznica ślubu Trójcy Świętej. Wyszyński z zespołem zorganizował marsz 60 tysięcy więźniów niemieckich. Była to rocznica zawierzenia się Trójcy Świętej mieszkańców Monachium 17 lipca 1704 roku. Czy Angela Merkel urodziła się w Hamburgu 17 lipca 1954 roku? Dziękczynienie Sokołowskiej, matki jednego z 85 konfederatów barskich straconych 6 listopada 1771 roku na Wawelu. Święty Norbert, patron klasztoru Norbertanek, gdzie była Sokołowska. Powstanie krakowskie było wstępem do puczu monachijskiego przed kościołem Tatinów w Monachium. Była to rocznica bazyliki, poświęcenia bazyliki na Laretanie, jak również rocznica 9 listopada 1727 roku Witerbo został wyświęcony na biskupa, wnuk Leona III Sobieskiego, Klemens August, urodzony w Brukseli w dniu urodzin dziadka 17 sierpnia 1700 roku. Tutaj do Andeks list do biskupa Wojciecha Polaka, pisany 12 września 2009 roku. Plan się udał. Plan się udał. Przyjęto. Dziś w Izraelu rządzą potomkowie wybranego przez nich króla Polski, Saula Wala, Rabin Lau. Jego syn Dawid Lau, Monachium,
pucz monachijski 9 listopada 1923 roku. Pucz monachijski przed kościołem Tatinów. Zbliża się 10 listopad. Listopada 39. To jest miejsce, gdzie aresztowano profesorów. Prawnik Fryderyka Zola, masona. Prawnik Fryderyk Zoll, protegowany syna Hansa Franka, Niklasa Franka. Tutaj protest 16 grudnia 2017 roku. Komunistów przed Uniwersytetem Jagiellońskim. Wracając z Bawelu. Manifesty. Solidarność moskiewska. Muzeum Jana Pawła II Kanonicza, gdzie urodził się ksiądz Stanisław Targosz. Tak weszli do rządu polskiego. Za kolczastym drutem. Cesarz Karol VII, koronowany przez brata Klemensa Augusta, właściciel Dachau. Cesarz od 6 listopada 1703 roku. Maria Anna za duszę króla Jana III Sobieskiego, widząc go w niebie. Grudzień 2017, Wawel, adoracja. Powszechnie zwanych w Polsce Norbertankami. Oto imię swego założyciela, świętego Norberta. Kościół klasztorny ogłoszony 30 listopada 2003 roku Regionalnym Sanktuarium Męki Pańskiej staje się ponadto coraz bardziej znakiem miłosiernego działania Pana Jezusa Cierpiącego, czczonego od XIX wieku w swym łaskami słynącym obrazie.
Kościół klasztorny jest budynkiem murowanym z kamienia i cegły, zbudowanym na planie krzyża łacińskiego. Jednonawowe wnętrze zakończone jest prezbiterium półokrągłą apsydą. Apsyda prezbiterium ujęta jest w dwie pary potężnych kolumn o czonach żłobkowanych, złoconych, częściowo wpuszczonych w mur, spoczywających na kamiennych bazach, osadzonych na wielkich, prostokątnych cokołach. Kolumny zakończone są wyzłoconymi kapitelami, głowicami, rzeźbionymi w drzewie w stylu kompozytowym, to jest złożonymi z motywów koryńskich i jońskich. W głębi apsydy znajduje się główny ołtarz wykonany w drzewie, złocony z niską nastawą. Jest ona ozdobiona trzema obrazami, z których środkowy, większy, przedstawia Pana Jezusa cierpiącego. Natomiast dwa boczne, mniejsze, wyobrażają sceny ze Starego Testamentu, będące figurami Najświętszego Sakramentu, chleby pokładne. Cyborium wieńczy kształtna, renesansowa kopuła na wzór kopuły Bazyliki Świętego Piotra w Rzymie. Za wielkim ołtarzem przez prostokątną arkadę ujętą w drewnianą, złoconą ramę, ozdobioną kasetonami i rozetami, widać obraz dobrego pasterza. Malowidło to umieszczone we wnęce oświetlonej dwoma bocznymi, niewidocznymi z nawy kościoła oknami, stwarza wrażenie przestrzeni i głębi. W górnej części ramy widnieje kartusz z napisem łacińskim. Witaj, wieczny dawco, książę pasterzy, Jezu Chryste, który dałeś życie za owce swoje. Nad kartuszem umieszczona jest wielka figura Matki Boskiej Łaskawej, ofiarowaną przez matkę jednego z konfederatów z Ibramowic. A nad nim w owalu wizerunek Chrystusa ukrzyżowanego. Po bokach na gzymsach stoją dwie pary Jezus aniołów. Jezus miłosierny ukazał się pierwsza para aniołów w miejscu, gdzie był warszawski, krakowski powstanie 6 listopada 1923 roku. Tuż pod koroną widać inną parę małych aniołków, również podtrzymujących baldachim. Po obydwu stronach głównego ołtarza znajdują się dwa duże obrazy. Obraz z lewej strony przedstawia Chrystusa w momencie, gdy przekazuje świętemu Piotrowi władzę 6 sierpnia przyjmienia pańskiego zainstalowanie. Obraz z prawej strony ukazuje natomiast świętego Pawła głoszącego Ewangelię w Atenach na Areopagu przed ołtarzem Ignoto Deo, to znaczy nieznanemu Bogu. Oprócz głównego ołtarza świątynia posiada 6 bocznych barokowych ołtarzy. Wszystkie są rzeźbione w drzewie i złocone. Dwa pierwsze, umieszczone w prezbiterium, są bogatsze w rozbudowę, Ibramowice, figury i ornamentację. Każdy Norbertanus z nich ozdobiony jest rzeźbionymi, udekorowanymi miściastym ornamentem i wykopanymi zamoczonego na Babelu konsolami, konfederata barskiego 6 listopada piękności rzeźby apostołów z narzędziami męki lub symbolami w rękach. W ołtarzu po lewej stronie znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, ofiarowany klasztorowi przez biskupa krakowskiego Kazimierza Łubińskiego. Ten obraz ze szkoły włoskiej XVII wieku w Hamburgu, jest najpiękniejszym w naszej świątyni. Po bokach stoją posągi świętego Piotra z kluczami i świętego Pawła z mieczem. Po prawej stronie prezbiterium umieszczony jest ołtarz świętej Gertrudy. Filipa Telemana. Dachau.
jednym odcinku frontu był Breżniew i Helmut Schmidt. Ikony, które podarował Breżniew Helmutowi Schmidtowi w Bonn 1973 rok. Breżniew umarł 10 listopada 1981 roku. Helmut Schmidt w Hamburgu 10 listopada 2015 roku.